niebieski, Boże wszechmocny, Tyś pocieszyciel, Tyś prawdy duch, wszystko widzący, wszędzieś obecny, bądź między nami, otwórz nam słuch, Ojcze niebieski, skarbie łask mnogi, nas Twoje dzieci, w pamięci miej. Może dołączymy do tej pieśni chwały przed Bogiem wspólnie razem. Dziękuję, że mogę tu stanąć i na wstępie chciałabym powiedzieć, że to, co teraz powiem, to przeżywam bardzo długi czas i w sumie od razu po laskowie i chcę się tym podzielić. Mam trochę stres, więc chcę dzisiaj mówić o Biblii, a dokładnie o Słowie Bożym, bo to jest podstawa życia chrześcijańskiego i taki fundament, taki coś, co jest bardzo ważne w życiu i myślę, że nawet najważniejsze. I myślę, że każdy wie, że jak nie ma fundamentu, to nie ma życia chrześcijańskiego, nie ma chrześcijaństwa. I chcę też tak, że jak żyjemy na co dzień, to musimy jeść. I to jest taki jakby fundament. Musimy pić, to też jest fundamentem życia. I fundamentem życia duchowego jest modlitwa, jest Słowo Boże, czytanie Słowa Bożego. I potrzebujemy tego Słowa Bożego, żeby wzrastać duchowo. I może przeczytam takie słowo z Mateusza, 4:4. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I no, widać tutaj w tym słowie, że nie samym, tak jakby, no to życie to nie jest najważniejsza rzecz na świecie. To wszystko, co tutaj robimy, co nie wiem, czy jest jakiś serial, czy jest jakiś mecz, czy jest komputer, jest wszystko i może jest to może czasami w jakiś sposób ważne, ale nie jest to najważniejszą rzeczą w życiu. Myślę, że każdy się ze mną zgodzi, że słowo, które pochodzi z ust Bożych, to jest tylko Słowo Boże. I myślę, że jeżeli nie czytamy Słowa Bożego, to nie wzrastamy duchowo i nie mamy jak odeprzeć ataków diabła, tak jak tutaj diabeł zaatakował Jezusa. Tak, diabeł atakuje nas na co dzień i musimy odpierać te ataki i nie możemy odeprzeć pod żadnym pozorem, jeżeli nie znamy Słowa Bożego i nie mamy się jak obronić. Więc myślę, że to jest najważniejszą rzeczą. Też tak chciałem na wstępie przeczytać jeszcze jedno słowo z drugiego listu Tymoteusza, 3:16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Myślę, że w tym słowie też jest zawarta ważna rzecz, która, no, że nie mamy jak
jak żyć, nie czytając Słowa Bożego, bo nie mamy się od czego uczyć, nie mamy jak nie ma praktycznie życia chrześcijańskiego bez czytania Biblii. I myślę, że ważną rzeczą jest czasami się zastanowić nad swoim życiem, czy człowiek czyta tyle, ile potrzebuje i tyle, żeby odeprzeć każdy atak diabła i żeby przejść przez wszystkie doświadczenia. Bo wszystko napisał Pan. Żeby się do tego stosować, musimy czytać Biblię. Dziękuję. Chwała Bogu za młode pokolenie. Ja też jestem jeszcze młody i się młodo czuję bardzo. Dziękuję, że był w moim życiu taki dzień, kiedy pierwszy raz tu stanąłem. I za to też jestem Bogu wdzięczny. Słowo Boże, tak jak mówił Kamil, jest pożyteczne do wykrywania błędów, do nauki, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Tak naprawdę do wszystkiego, co jest nam potrzebne, jest niezbędne Słowo Boże. I tak jak tutaj mówił Kamil, Pan Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ciekawe jest to, że my jako ludzie często bardziej przykładamy uwagę do tego chleba zamiast do tego słowa. Bardziej zwracamy uwagę na chleb, który jest tutaj jakby symbolem życia codziennego, codzienności, naszych trosk, naszego starania, niż do Bożego Słowa. Ale tak jakby ciągnąc dalej tą myśl, chciałbym dzisiaj opowiedzieć pewną historię i na tej historii bazować dzisiaj podczas tej usługi. Ponieważ czytając Boże Słowo w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale, natknąłem się na wspaniałą historię Korneliusza tego poganina, Korneliusza. I ten oto poganin, o którym mowa jest, że nieustannie trwał w modlitwie, nieustannie szukał Boga, jego jałmużny przed Bogiem nawet były zauważane. Doświadczył chwili, w której sam Boży posłaniec, anioł, stanął przed nim i powiedział: Korneliuszu, modlitwy twoje, jałmużny twoje zostały zauważone przez Boga, trafiły przed oblicze Boże. I kiedy nad tym się zastanawiałem, kiedy się pochylałem nad tym tematem, jakby ten pierwszy człon tego całego zdania tak bardzo mnie zainteresował. Modlitwy twoje i jałmużny twoje. I zrozumiałem, że Pan chce jakby przez to jedno zdanie skierować dzisiaj naszą uwagę, moją uwagę na naszą codzienność chrześcijańską. Na naszą codzienność chrześcijańską, na nasze życie chrześcijańskie, przez które idziemy każdego dnia. Modlitwy twoje, jałmużny twoje. Aby Bóg mógł na coś zwrócić uwagę, aby Bóg mógł zwrócić uwagę na twoje modlitwy i na twoje jałmużny, to one najpierw muszą być. To one muszą być obecne. Więc Pan Bóg zwraca uwagę na modlitwy i jałmużny, na ofiary Korneliusza, ponieważ one miały miejsce w jego życiu, ponieważ one były obecne, ponieważ on, jak powiada czwarty wiersz, ja sobie też to otworzę, ponieważ jeszcze tego nie otworzyłem, ale jak powiada wiersz czwarty, wiersz drugi, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. To był poganin. To był człowiek, który wywodzi się z pogaństwa, ale był pobożny i bogobojny wraz z całym swoim domem. Pozwólcie, że podzielę jakby to na dwie części. Być może dzisiaj nie będę mówił o jałmużnach, ale chcę powiedzieć coś o modlitwie. O twojej i mojej modlitwie, do której Pan Bóg nas zachęca. Twoja modlitwa, modlitwa twoja. Ja zauważyłem już wielokrotnie i troszkę się tego boję, ale zauważam taką,
takie przyzwyczajenie, być może i w moim życiu, być może też i w wielu z was. Przyzwyczajenie do tego, aby oczekiwać, żeby o coś, o jakiś problem w moim życiu modlił się ktoś inny. A więc przyjechał jakiś kaznodzieja usługujący, albo nawet tu pośród nas, i tak oczekujemy na słowo, oczekujemy na prorocze słowo, na usługę, która nas poruszy, wyjdziemy do przodu i niech on się pomodli o nasz problem. To wszystko jest pomocne i to wszystko jest dobre, ale nie może w żaden sposób to zagrozić naszemu osobistemu czasowi z Bogiem. Jeśli to staje się zamienne, w naszym życiu, a więc jeśli taka postawa powoduje, że nasza społeczność osobista z Bogiem jest zachwiana albo jej w ogóle nie ma, to jest to zły porządek. To jest pewna zła tendencja w tym momencie. Jeśli za każdym razem oczekujemy, że nasz problem rozwiąże ktoś inny, to jest możliwe i Pan Bóg tak zawarł w swoim słowie, w swoim porządku, w Kościele, że osoby, które mają odpowiednie obdarowanie, usługują w tym obdarowaniu. Ale jeśli oczekujesz za każdym razem tylko tego, to uważaj, bo możesz przez całe życie trwać w swoim nierozwiązanym problemie tylko dlatego, że tam w komorze modlitwy przed Bogiem tego problemu nie rozwiązałeś. Jeśli często masz takie pragnienie jakichś wielkich proroctw dla swojego życia i na tym bazujesz swoje życie, to jest to niebezpieczne. Jeśli ma dzisiaj wybrzmieć jakiekolwiek proroctwo z tego miejsca, to niech ono zabrzmi w ten sposób. Wróć do komory modlitwy. Wróć do osobistej modlitwy. Tam, gdzie sam na sam jesteś z Panem. Do tego miejsca, do którego zdążał Mojżesz. Do tego miejsca, do którego zdążał Jozue, nawet pokryją mu. Tam, gdzieś poza obóz, tam rozbijał namiot przed Bogiem. I największe rzeczy przeżywał tam. Osobności z Panem. Twoja modlitwa. Myślę, że Bóg dzisiaj oczekuje tak bardzo z utęsknieniem na Twoją i moją modlitwę. Twoją modlitwę. I jestem przekonany o tym, że to, o czym dzisiaj mówił też Kamil, to, o czym dzisiaj też ja chcę mówić, to zwrócenie uwagi na tą zwykłą codzienność, na te podstawy, którym jest i Słowo Boże, i czytanie, i modlitwa. Dlaczego o tym mówię dzisiaj? Ponieważ wielokrotnie zauważam ten problem w moim życiu. I dzisiaj naprawdę, kiedy zwiastuję to słowo, kiedy dzisiaj dzielę się tym słowem, to tak naprawdę jakbym stanął przed lustrem i mówił: słuchaj Damian, zwróć uwagę na swoją osobistą modlitwę, odbuduj tą modlitwę, odbuduj ten czas, kiedy stoisz sam na sam z Bogiem. Kiedyś do pastora Dawida Wilkersona, on o tym mówił w Katowicach. Kto z was był, pamięta być może tą historię. Kiedy był w Katowicach, opowiadał taką historię człowieka, pewnego pastora, który zapomniał o tej osobistej walce, zapomniał o tej modlitwie w komorze. Poświęcił całe swoje życie na to, aby szukać sposobu na przebudzenie w swoim kościele, w swoim zborze, ale poświęcił je w sposób nie taki, jak powinien był poświęcić. Spakował się i wyjechał do Ameryki i jeździł od zboru do zboru, znając te miejsca, w których wiedział, że jest przebudzenie, szukając sposobu. Chcąc za wszelką cenę podejrzeć, w jaki sposób dzieje się tu przebudzenie, w jaki sposób w tym miejscu stało się przebudzenie, co jeszcze trzeba zrobić w naszym zborze, żeby było przebudzenie. I tak jeździł od miejsca do miejsca po całej Ameryce, szukając sposobu. I w pewnym momencie przyjechał do pastora Dawida i mówi: słuchaj bracie, Bóg mi powiedział, że na sam koniec mojej podróży ty masz do mnie słowo.
I pastor David Wilkerson powiedział tak: ja mam nawet dwa słowa do ciebie. Jedź do domu i zacznij się modlić. Takie było przesłanie. Takie było przesłanie do tego pastora, który zapomniał o osobistej modlitwie, zapomniał pytać się po prostu Pana. Zaczął szukać sposobów. Zaczął szukać sposobów na rozwiązanie swojego, także problemu zboru. To jest taka poważna lekcja dzisiaj dla nas. Ja mam świadomość, że wielu z nas siedzących na tym miejscu ma z tym problem. To jest znak czasu. Pan Jezus powiedział, zresztą o tym mówi też Boże, o tym mówi Boże Słowo. Pan Jezus powiedział: w ostatnich dniach miłość wieloziębnie. A czym jest miłość, jak nie relacją? A czym jest miłość, jak nie pewnymi uczynkami w stosunku do kogoś? Czym jest miłość, jak nie wiernością w stosunku do tego, kogo kochamy? Czym jest miłość do Boga, jak nie posłuszeństwem i modlitwą? Miłość wieloziębnie, mówi Pan Jezus. Dlatego uważajmy, aby w tym czasie, w którym jesteśmy, nasza miłość nie oziębła. I chciałbym, żeby to było tytułem wstępu, abyśmy przeczytali tą oto historię Piotra i Korneliusza od pierwszego wiersza do 20. A pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej italską, to był poganin. Ale o nim jakby mówi więcej drugi wiersz. Pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. I podczas tych modlitw, kiedy modlił się, kiedy stał przed Bogiem, kiedy wpatrywał się w Jego oblicze i to miało miejsce każdego dnia, nagle ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: co jest, Panie? I rzekł mu: modlitwy Twoje, jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Przeto poślij teraz mężów do Jopy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem. A gdy odszedł anioł, który do niego mówił, przywołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy mu usługiwali. Wyłożył im wszystko i posłał ich do Joppy. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł następny modliciel. Ten, który wiedział, że modlitwa to jest coś bardzo ważnego. Modlitwa w zborze, wspólna modlitwa jest ważna, ale nasza osobista modlitwa, nasze osobiste trwanie z Bogiem także musi mieć miejsce. Wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie. Pewnie czuł tam na dachu, jak ładnie pachnie. I ujrzał otwarte niebo i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego, co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy i odezwawszy się, dowiadywali się, czy Szymon, zwany Piotrem, przebywa tam w gościnie. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu duch: oto szukają cię trzej mężowie. Wybaczcie, że taki długi tekst, ale chciałem, abyśmy zwrócili na jedną rzecz uwagę. Ja kiedy czytam ten tekst, kiedy czytałem ten tekst, zauważyłem jedną prawidłowość, że Bóg w tej historii, w tej sytuacji czyni coś w momencie, kiedy oni się modlą. Albo czyni, jakby przyznawając się do tego, że oni cały czas trwają w modlitwie.
Oto Korneliusz z jednej strony, jedna część tej historii, Korneliusz, który nieustannie się modli. Bóg wysłuchuje tej modlitwy. Zauważa w Korneliuszu tą wierność w tych zwykłych, małych sprawach, a więc w modlitwie i w jałmużnach. Zauważa wierność i na to zwraca uwagę. A z drugiej strony Piotr, który się modli. I tak naprawdę być może nie wiedzą, o co się modlą, ale Bóg zespala te dwie postacie w jedną całość, używając ich modlitw, odpowiadając na ich modlitwy. Czyni Korneliusza, jeśli można tak w ogóle nazwać, praojcem pogan. Od niego zaczęło się, od Korneliusza, od wylania Ducha Świętego na dom Korneliusza zaczęła się przygoda, zaczęła się nadzieja, zaczął się czas dla pogan. Ta historia ujmuje moje serce, ponieważ widzę w tym wierność w małych sprawach. Tak łatwo jest być wiernym w wielkich rzeczach, ponieważ jeśli mamy wielkie wydarzenie, przygotowujemy się do niego już jakiś czas i nie zapomnimy o nim. Ale jak często zdarza nam się zapominać o zwykłej modlitwie o poranku. O zwykłej modlitwie o poranku, kiedy budzimy się, kiedy otwieramy oczy. Często ta modlitwa, jeśli w ogóle jest, czasem jest jak nasze śniadanie przed pracą, 5 minut. Tak tylko, żeby było. Spróbujmy się wsłuchać w to, co dzisiaj Pan chce dzisiaj nam powiedzieć. Zwróć uwagę na swoją komorę. Zwróć uwagę na swoją komorę. Także Saul i Ananiasz to historia, która jest bardzo, bardzo podobna. Kartkę wcześniej, stronę wcześniej, 9 rozdział, od 3 do 19. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. Któż nie zna tej historii wielkiego apostoła, wówczas jeszcze nazywany Saulem? A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi. Lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział i nie jadł i nie pił. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu! On zaś rzekł: oto ja, Panie. Pan zaś do niego: wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu, oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz. Teraz mowa jest o Saulu, ponieważ on się modlił. I nagle w widzeniu ujrzał męża imieniem Ananiasz, o którym przed chwilą czytaliśmy. Jak wyszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. I znowu historia wraca do Ananiasza. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz, wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku. I tak dalej. Kochani, chciałbym także i przez tą historię zwrócić uwagę na jedno zdanie. Na jedno zdanie, które tak bardzo, bardzo dotknęło moje serce i jakby zbudowało całą tą usługę. Kiedy Pan mówi do Ananiasza: słuchaj, Ananiaszu,
Idź do Pawła, bo właśnie się modli. Spróbujcie sobie to wyobrazić. Paweł, który modli się i być może nic nie odczuwa w tej modlitwie, czuje, że jest sam, myśli o Bogu, modli się do Boga, oczywiście go nie widzi, ale Pan mówi do Ananiasza, który oddalony jest o jakieś kilka kilometrów, być może troszkę więcej. Mówi: Ananiaszu, Paweł się tam modli. Paweł właśnie się modli. Oznacza to, że Bóg przede wszystkim widzi, że się modlisz. I chce widzieć, że się modlisz. Po drugie, Bóg słyszy, że się modlisz. Skoro cię widzi, skoro wie, że się modlisz, to On także i cię słyszy. Także słyszy. I być może w ten sposób Bóg odpowiedział na modlitwę Pawła. Być może Paweł w tym miejscu, w którym był, jeszcze będący pod wrażeniem całego tego przeżycia, zaślepiony, nie mogący nic robić, nie widział nic, być może skarżył się Bogu. Boże, przecież byłem gorliwy, a oto jakieś zdarzenie. Spotykam Pana Jezusa, nie rozumiem tej sytuacji, jeszcze jestem ślepy w dodatku. Ale Pan Bóg wszystko słyszy i już odpowiada na tą modlitwę. Ananiaszu, Paweł właśnie się modli. W tym momencie właśnie się modli. To znaczy, że ja go słyszę. To znaczy, że wiem, że się modli. Jak bardzo Pan chce, abyśmy weszli w ślad Pawła i zamknęli za sobą drzwi, zaczęli się modlić tam w domach, tam w miejscu, w komorze. Mieliśmy kiedyś taki czas, kiedy wielu z nas deklarowało godzinę dziennie. Jak to wygląda dziś? Jak wygląda Twoja modlitwa dziś? Ta godzina, którą deklarowaliśmy kiedyś, że będziemy trwać z Panem, choćby godzinę dziennie. Czy Pan ma dzisiaj podstawę do tego, aby wysnuć oskarżenie w stosunku nas, że deklarujemy ustami coś, czego nie robimy? Odkopmy naszą modlitwę. Wróćmy do komory modlitwy. Komory, w której największe rzeczy w naszym życiu się wydarzą. Ta historia, o której czytamy, także jakby jest dowodem tego, że Bóg, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie zobaczyć owoców tej modlitwy teraz, może być tak, że On w tym momencie działa już, odpowiadając na tą modlitwę w innym miejscu. Bo przecież Paweł modli się, nie wiemy, o co się modli, ale jego modlitwa na pewno była szczera przed Bogiem. Przeżywał coś, przeżywał ten stan, w którym się znajduje. I Bóg, nie dając mu w tym momencie jeszcze nic do zrozumienia, że odpowiada na tą modlitwę, działa już coś w sercu Ananiaszu. Działa w sercu Ananiaszu. Pobudza Ananiasza do tego, aby poszedł. I nagle apostoł Paweł, modląc się, ma widzenie, że widzi Ananiasza. Widzi męża imieniem Ananiasz. Nawet wie, jakie będzie miał imię, jakie ma imię. Jak przychodzi do niego, kładzie na niego ręce, a ten nagle odzyskuje wzrok. Bóg odpowiada na modlitwy. Nawet jeśli nie odpowiedział do tej pory, co jeśli Bóg już działa, a my o tym nie wiemy? Czy warto kłócić się z Bogiem? Czy warto skarżyć się Bogu? A co jeśli my modlimy się i skarżymy: Boże, dlaczego nie odpowiadasz nasze modlitwy? A przecież Bóg coś tam gdzieś już działa. Czy to nie raniłoby Jego serce? Gdyby On, wiedząc o tym, że coś już działa, że coś już się zmienia, choć my o tym nie wiemy, skarżymy się przed Nim. Kiedy zwracamy uwagę na chleb kosztem Bożego Słowa, kosztem duchowości, wtedy pewne rzeczy mogą się bardzo skomplikować w naszym życiu. Przypomina mi się historia, kolejna historia, kolejnego pastora, który miał objąć pewien zbór, 10-tysięczny zbór, duży zbór, w którym miał objąć pastorstwo. Ale gdzieś Boży Duch pobudził go do takiego uczynku. Przebrał się za bezdomnego. Wiecie, ubrał się, zapuścił brodę, wiedząc o tym zdarzeniu, ponieważ miał być przedstawiony przed zborem jako pastor, kolejny, nowy pastor.
Przebrał się za bezdomnego, zapuścił brodę i w tą niedzielę, kiedy miało być nabożeństwo, kiedy miał być przedstawiony zborowi, stanął gdzieś na schodach przed zborem i zaczął prosić o chleb, prosić o wodę, prosić o takie proste rzeczy, jak człowiek ubogi. Stanął przed zborem i zaczął prosić, słuchajcie, dajcie mi jeść, dajcie mi pić. To jest autentyczna historia. I zborownicy tak bardzo zajęci, tak bardzo już w myślach przejęci tym, co będzie się działo na nabożeństwie, być może polityką, być może wyborami, być może innymi rzeczami, tak bardzo zainteresowani tym, czym nie powinni być zainteresowani, zapomnieli o podstawie. Zapomnieli o tym, że jest ubogi człowiek, któremu Pan nakazał nam pomagać. I przechodzili mimo, przechodzili obok, głupio się uśmiechając, przechodząc może z daleka. I on wszedł później na to nabożeństwo i usiadł sobie, wiecie, w pierwszym rzędzie, tu gdzie pastor siedzi, w pierwszej ławce sobie usiadł. I nie trzeba było długo czekać, jak służby porządkowe wyprosiły go dalej, bo przecież tu pastor siedzi. Wyprosiły go dalej, tam gdzieś do tyłu. I on jeszcze idąc między ławkami, witał się z ludźmi, machał im. I ludzie bardzo, bardzo nieprzyjemne miny mieli. I w pewnym momencie, po uwielbianiu, po tej duchowej części, wychodzi rada starszych przed zbór. Chcemy wam, bracia i siostry, przedstawić nowego pastora zboru. Wiem, czekaliście na to długo. Oto wasz nowy pastor. Wszyscy owacje na stojąco, klaskali, oczekiwali na ten moment i jak zorientowali się, że z ostatniej ławki wyszedł ten człowiek, który siedział przed zborem, ubrany, bardzo brzydko ubrany, przebrany za ubogiego, bezdomnego, wszyscy nagle pojęli i zrozumieli swój błąd. Kiedy wyszedł za kazalnicę, powiedział... Zacytował słowa Pana Jezusa, kiedy byłem głodny, nie daliście mi jeść. Kiedy byłem spragniony, nie daliście mi pić. Kiedy byłem w więzieniu, nie odwiedziliście mnie. To jest zgromadzenie, a nie Kościół Chrystusa. I ludzie zaczęli płakać, ubolewać nad tym, że faktycznie zajęli się czymś, co jest w istocie niepotrzebne, zapominając o podstawach. To jest bardzo niebezpieczne, kiedy wdajemy się w zbyt głębokie rzeczy, kiedy wdajemy się w zbyt nieistotne rzeczy dla naszego życia, zapominamy o kubku wody, zapominamy o chlebie dla głodnego, zapominamy o potrzebach. Kiedy w pewnym momencie pewne nabożeństwo, mieliśmy tutaj niedzielne nabożeństwo, tak? Boży Duch poruszył moje serce, kiedy siedziałem w ławce, była tak wspaniała atmosfera, i nagle zrozumiałem, jak wiele osób w tym zborze potrzebuje pomocy. Gdzieś po mojej prawej jeden brat płakał na tym nabożeństwie. Gdzieś jeszcze ktoś ze łzami w oczach coś przeżywał. Nagle w całej tej atmosferze, duchowej atmosferze uwielbienia, ja poczułem się że tak mało miłości potrafię okazać jeszcze ludziom, braciom i siostrom. Nagle zrozumiałem, jak wiele wśród nas jest osób, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Objąć, gdy trzeba, pocieszyć, podać kubek zimnej wody. To jest taka pouczająca historia dla mnie, ale mówię to w kontekście także modlitwy. Kiedy zbyt mocno angażujemy się w te wielkie rzeczy, to może stać się kosztem modlitwy. To może stać się kosztem modlitwy. Kiedy Maria i Marta gościły w swoim domu Pana Jezusa, zaprosiły tego zacnego gościa, on przyszedł do tego domu. Marta zaczęła krzątać się wokół różnej posługi, chcąc jak najlepiej wykonać swoją służbę, oczywiście. Ale Maria, usiadłszy u stóp Pana Jezusa, wsłuchiwała się. Panie, co Ty masz mi do powiedzenia? Co Ty chcesz mi powiedzieć? Tak bardzo chcę wsłuchać się w głos Twoich ust. I kiedy Marta w końcu zgorzkniała, kiedy w końcu zrozumiała, wypaliła się w tym momencie, powiedziała, Panie, czy nie zważasz na to, że sama wszystko robię?
Powiedz mojej siostrze, żeby mi pomogła. Ale Pan Jezus odwrócił sytuację i powiedział: Marto, Marto, o wiele rzeczy się troszczysz, ale zapomniałaś o jednej rzeczy. Tak, o wiele rzeczy możesz się troszczyć w swoim życiu. Możesz o wiele rzeczy czynić nawet dla Kościoła, dla zboru. Pamiętaj o jednym. Bóg przede wszystkim chce, abyś służył w komorze. Tam odbierał siły, tam odbierał zachęcenie. Po swoim życiu wiem, że kiedy zapomnę o modlitwie, kiedy moja modlitwa osobista w komorze kuleje, bardzo często owocuje to tym, że brakuje mi sił do służby. Wprowadza to zniechęcenie, chęci o rezygnacji, chęci o zwolnieniu, o przerwach. Kiedy modlitwa tam na osobności przed Ojcem, przed Bogiem, przed tym, który wyciąga rękę swoją w kierunku Daniela, który w niemocy leży, i on powstaje w sile, w obecności tego, który stworzył wszystko i który ma moc nad wszystkim, stamtąd możemy odebrać siły. I stamtąd odbieramy motywację, i stamtąd odbieramy pomysły i Bożą wolę dla naszego zboru i dla naszego życia. Mówiąc szczerze, nigdy nie przeżyłem większych rzeczy jak w komorze modlitwy, chociaż ona jest tak często wzgardzona. Tam w komorze modlitwy odebrałem powołanie. Tam w komorze modlitwy sam na sam z Bogiem zostałem uwolniony z wielu rzeczy. Tam w komorze modlitwy. Kochani bracia, kochane siostry, wejrzyjcie teraz przez chwilkę. Zapukajcie do tego miejsca, do swojej komory. Czy jest tam pusto? Czy raczej tętni ta komora życiem? Pan Jezus powiedział: kiedy się modlisz, wejdź do komory swojej, zamknij za sobą drzwi swoje, a Bóg, który widzi z ukrycia, odpłaci tobie. Jak ważną jest modlitwa, jak ważną jest modlitwa, której nikt inny nie widzi jak tylko Bóg. Której nikt inny nie widzi i nie słyszy jak tylko Bóg. To tam uczymy się szczerości. To tam uczymy się szczerości. Cóż my powiemy Bogu? Co nawymyślamy Bogu? Kiedy jesteśmy w komorze i modlimy się, On wie o nas wszystko. I nasze słowa nie są w stanie nic obrazować lepiej, jak właśnie jest. A więc tam, w komorze modlitwy, największe rzeczy będą się działy w Twoim i w moim życiu. Kiedyś słyszałem takie zdanie, i kiedy mówię teraz o modlitwie i o posłuszeństwie, o tym, aby szukać Boga, przypomina mi się taka oto historia. Wiecie, Bóg stworzył cały świat. Bóg stworzył gwiazdy, to potężne bomby, które dzisiaj nazywane są gwiazdami, które mają mnóstwo energii. Wyznaczył im miejsce, zna je po imieniu i powiedział: bądźcie mi posłuszne, i one są posłuszne. Bóg stworzył ziemię, wody, ten bezmiar oceanów i powiedział: bądźcie mi posłuszne, i one są posłuszne. Bóg stworzył zwierzęta, rośliny według swoich gatunków, wyznaczył im granice i powiedział: bądźcie mi posłuszne, i one są posłuszne aż do dzisiejszego dnia. I w końcu Bóg stwarza człowieka jako koronę wszelkiego stworzenia, jako najprzedniejsze ze stworzeń, i powiedział: chodź do mnie. Nie, nie pójdę, nie pójdę, nie chcę. Tak sobie myślę, jakże my potrafimy, jako najprzedniejsze ze stworzeń, jako ze stworzenia, które najbardziej Bóg potraktował, najlepiej potraktował. Stworzenia, o których Boże Słowo mówi, że kiedy Bóg pochwalił się przed zastępem niebios, że stworzył człowieka, nagle dech zaparł aż aniołom. Jak to jest możliwe? Ciało, krew, jak to jest możliwe? A człowiek w swoim buncie, w swojej lekkomyślności potrafi powiedzieć Bogu: nie, nie, nie będę się modlił, nie, nie będę trwał w społeczności z Tobą, nie, mam większe rzeczy na głowie, nie, mam biznes, który mnie pochłania, nie, nie mam czasu na modlitwę.
Bracia i siostry, spróbujmy przez chwilkę pomyśleć o tym, czy nie powinniśmy jako oblubienica jak najczęściej spotykać się z naszym oblubieńcem. Tu na ziemi, kiedy jest modlitwa, kiedy mamy to narzędzie, którego nie ma żadne inne stworzenie na ziemi, aby wypowiadać słowa i komunikować się z Ojcem. Czy nie powinniśmy zatroszczyć się o naszą komorę modlitwy? To jest takie słowo, które wierzę, że będzie inspiracją dla wielu z nas. Może nie było to jakieś wielce wymowne słowo, ale wsłuchajmy się raczej w to, co Bóg do nas dzisiaj mówi, abyśmy weszli do komory modlitwy. Ja jestem przekonany i w sercu mam to przekonanie, że wielu z nas musi otworzyć komorę swoją. Komorę, która zamknięta jest już od jakiegoś czasu. Komora, która gdzieś tam obrosła już pajęczynami. Komora, która niegdyś tętniła życiem. Tam w komorze, na osobności z Panem, usłyszysz głos Boży. I w problemie, w którym jesteś, tam usłyszysz odpowiedź. Pastor Yonggi Cho, kiedyś nasz pastor o tym mówił, zwykle stosował taką zasadę, że jeśli ktoś do niego przychodził, miałby jakiś problem albo narzeczeństwo, pytać się go o zdanie, czy mają się pobrać, on zawsze zadawał takie zadanie. Idź tam do tych pomieszczeń modlitewnych, które mają. Tam módl się w osobności przed Panem. On ci odpowie. Cóż ja ci odpowiem? On ci odpowie. Pan ci odpowie. I dzisiaj wierzę, że to słowo dzisiaj dotrze do waszych i mojego serca. Pan ci odpowie. Odpowie ci. Zgodnie z twoim problemem, zgodnie z sytuacją, w której jesteś. Odpowie ci. Ale przyjdź do Niego. Powiedz Mu. Wejdź do komory. Zamknij za sobą drzwi. I módl się do tego, do Boga, do tego, który cię potrafi usłyszeć i który widzi, że się modlisz. Tak, niech Bogu będzie chwała i niech On nas pobudza do tego.